Siemanko widzowie, patrzcie kto to was dzisiaj przywitał, jak zwykle Zik i Papik, Papik i Zik. Mamy tutaj Papika, ładnego, mamy nasze narzędzie, to jest hulajnoga, będziemy dzisiaj robić z tą hulajnogą różne zawody dla piesków. No i myślę, że spróbujemy, czy Zik w ogóle da radę jechać na hulajnodze. Ari, złap tego zinia, papizia i zobaczymy, co tutaj się wydarzy teraz. Ja myślę i delikatnie zinia połóż na hulajnodze. To jest pierwsza jazda zinia. Jakby mu się nie udało, widzowie, to wiecie, nie denerwujcie się. No i teraz Dzik jedzie ładnie. Ale jedzie. Ile ujechał? No, z 10 cm. Dobrze, zinio. No jeszcze raz i już ci, zinio, dajemy spokój, nie będziemy cię męczyć. Jedzie Zik, patrzcie się. Nie, Zik nie chce, dawaj Papika. Papik, teraz ty, koleżko. Chodź. Papik nie wie, o co chodzi. Co tu się dzieje? Stresujemy Papika? Nie, no, ładnie papuś siedzi. Nie, papiś. Papiś co, nie dasz rady? Jeszcze raz spróbujemy i... Nie da się złapać tak. Nie, co ten Ari chce od ciebie, Papiku. No dawaj, Papik. Próbujemy Papika. Ładnie siedzi, ale się cieszy. Nie, Papik nie chce. Dobra. Kolejne zawody są takie, że Ari zjeżdża z górki. Tutaj z tej. A Papik i Zik będą musiały go dogonić. Kto wygra? Nie wiadomo. Idźcie tam na górę. Tam na górę, szybko. Wołaj Papika i Zika. Dobra. Są. Dobra, ścigają się. Ale trochę oszukany start. Papik nie wiedział. Jest Papik, pięknie, dałeś radę, z hulajnogą prawie wygrał. A Zik nie wie, o co chodzi, pa. Zik jest tam i coś sobie oparpie. Zik nie wie, o co chodzi. Dobra, start. Papik! O, Papik! Ale szybko! Ho, 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 ho. Gościu drogi! Pięknie! I zinio przyszedł, tak? Zinio też jest ładny. Dobra. No to co? Teraz może z tej górki bardziej stromej zjedziemy, czyli z tej. Ona jest bardzo stroma. Ja myślę, że może będę biegł z Papikiem i on wygra teraz. Czekaj, uwaga, bo auto jedzie. Papik, chodź. Chodź, Papik. Dobra. Ja mówię, gotowi do startu, start. Czekaj, wezmę. O. Dobra, nie wiem, czy tam Papik, ktoś... Papik, chodź, papsiu. Papsi. Chodź. Chodź, Papik, Papik. Chodź. Papik, chodź. Papik. Nie chcę, Papik. No, Papik. Miałeś ładnie biegać. Chodź. A ty co? Chodź, Papik, chodź. Dobra, gotowi do startu, start. Biegniemy. No pięknie, wszystkie biegły. I kto wygrał? Jak zwykle chyba Ari. Z hulajnogą nie macie szans. Nie macie szans, wam powiem. Ale widzowie, tutaj kiedyś przychodziliśmy, jak był śnieg. Tu, z tej dużej górki, żeśmy zjeżdżali. Znaczy dużej, o, z tej bardziej stromej. Co tu, jakieś śmieci ktoś wyrzucił. O, z tej stromej, tam na dół, tam jest rzeka, widzicie? I Papik naprawdę dawał czadu, jak zjeżdżaliśmy na sankach. To Papik tak pędził, że szok. Mówię wam, jak będzie śnieg, to wam nagramy odcinek. Bo Papik to jest niesamowity ziom. Tak, papsi? Papik? Co powiesz? Chodź, kolego. Idziemy. Idziemy z Zikiem i Papikiem na przejażdżkę.
I one sobie tak chodzą. Patrzcie się, jak papik ładnie chodzi, jaki dostojny gość. Nie no, ale kogoś tu poniosło, śmieci wywalił. Masakra jakaś, co za patologia. O, papik sobie tutaj kałużę omija. Patrzcie się, jaki papik jest papsikowy. Papik, chodź! Tutaj. Ej, patrzcie, co tu się wydarzyło. Ile pełno dziurek różnych. Jakieś owady tutaj chyba sobie zrobiły lokum. Ewentualnie może to mogą być też mrówki. Ale tego dużo jest. Mega. To jest. No i dziurki są. Strasznie dużo tego. Wszędzie, wszędzie dosłownie to jest. Patrz. Jakaś plaga czegoś będzie. Jeszcze nie wiadomo czego. Jakiś może osy. Czy coś. No strasznie dużo tego. Dobra, my idziemy dalej. Do Zika. Zik, uważaj, żebyś nie wpadł tam do rzeki. Bo wpadniesz, to cię jakiś sum połknie, bo pomyśli, że ty jesteś małą rybą. Zrozumiałeś? O, łapcie tego papika. Chodź, papsi. Bo idą pieski, nie będziemy ryzykować. Ja trzymam papika. A tu jest dzik, złap Zika. Żeby Ziniu nie poszedł. Patrzcie się, widzowie. Tu idą. Widzicie? Idzie piesek. I papik się denerwuje. Zikuś. Papik się denerwuje. Papik. Gdzie? Kto to idzie? Kto to idzie? Co ty mówisz? Serio? Tam pieski poszły? Taki groźny. Widzieliście groźnego papika? Pa. No to jest papik właśnie, o, on tak robi, o, hał, taki groźny, o, ale groźny papik, oj, papi, no taki groźny byłem, kogo ty chciałeś atakować, papsiku, no kogo, taki był groźny, no, gdzie ty tam idziesz? Papsi, dobra, widzowie, ja myślę, że na tym będzie koniec może, bo co my tu zrobimy? Dobra, na razie kończę, jak coś wymyślę z papikiem i zikiem, to wam dogram tutaj dogrywkę jakąś.